źródła sanu. Acz nie wiem, nie jestem przekonany, czy to jest najlepszy pomysł. Zima zaatakowała. Drogi nieprzejezdne lub dostępność jest bardzo mocno utrudniona. Zatrzymałem się, a raczej pozostawiłem kajak z większością tego swojego dobytku w pobliskim pensjonacie, a ja, chcąc zobaczyć źródło sanu, mam przed sobą około 3 dni marszu w takim terenie. Właściwie nie w takim, bo teraz ja mam autostradę, ale ona nie bawię się skończy. Chciałbym dotrzeć dzisiaj do Bukowca, czyli do miejsca, w którym stanąłem samochodem, gdy robiłem pierwsze rozeznanie tego szlaku i trasy, ale to jest 15 km, a ja mam tam jakieś około 3 godzin do zmroku, więc może być ciężko. Jest tutaj dosyć surowo. Nie wiem, czy ten marsz ma jakikolwiek sens. Chyba średnio. Droga jest już całkowicie zabrana. A przecież to nawet nie jest typowy szlak. Tędy jeżdżą auta. Szlak będzie wyglądał tak. Będzie wyglądał. Więc jeszcze dzisiaj nawet do Bukowca nie dotrę. Idę bardzo wolno. Najpierw było mi zimno, teraz jestem lekko przypocony. No ale nie będę się już niczego ściągał, bo za chwilę będę umarzł. Dosyć mocno wieje. Ogólnie jest około 0 stopni, może minimalnie na minusie, ale ten wiatr powoduje, że odczuwa się o wiele niższą temperaturę. Trzeba iść. Jeszcze krałem. Zobaczymy, dokąd dojdę. Dziś pewnie namiot, ale jutro prawdopodobnie będę wracał. Idę 2 godziny. Nie wiem, ile wszedłem, ale pewnie zakładam, że dopiero z połowy odległości do Bukowca, gdzie ewentualnie miałem zamiar nocować. Tylko po to, by następnego dnia wrócić, bo już wiem, że do źródła nie dotrę w takich warunkach. To jest tylko droga, która jest po prostu zawalona śniegiem. Na szlaku to ja nawet nie zobaczę. Tam będzie śniegu po pas, albo przynajmniej po kolana. Więc iść dalej, tylko po to, by jutro wrócić i mieć w nogach 30 km. Średnio. Chyba zawracam. Jest już po wpół do drugiej. Za 1,5 godziny będzie się już dobrze ściemniać.
przed tym rokiem jeszcze mam szansę dotrzeć do miejsca, w którym zostawiłem kajak. Przeczekać noc, dzień i w poniedziałek jakoś może uda się wystartować kajakiem, bo marsz w takich warunkach dosyć mocno niekorzystnych, nie fajny. Minęło 20 minut, jak tędy szedłem, a moje ślady już zawiane, już nie widać. Ciężkie warunki jak dla mnie, żeby sobie tak frywolnie zaryzykować taki dłuższy spacer. Dłuższy, czyli przynajmniej 3 dni w takich warunkach. I co jeszcze, czy mógłbym się usprawiedliwić, to to dość mocno obciera mnie bucior. Wziąłem buty, których nie noszę na co dzień, w których byłem może faktycznie parokrotnie gdzieś tam. Przeleżały znowu cały rok, ale stwierdziłem, że wolę wziąć te, które nie przemakają, niż takie, które kiedyś też nie przemakały, ale już lata świetności mają za sobą, więc wolałem mieć suchą stopę. No ale coś czuję, że chyba za daleko tak bym w tym bucie nie doszedł jednak. Trudno. Teraz po prostu trzeba wrócić na stację, zagrzać się, napić się czegoś ciepłego, coś pojeść i chyba po prostu nabrać sił. Mamy sobotę, niedziela pewnie minie na nic nie robieniu. No i poniedziałek chciałbym wystartować wreszcie z kajakiem. Czy uda? Nie wiem. Mamy go. Wody całkiem sporo, jak na odcinek, więc jest jakaś szansa, że nie będę wychodził co pół minuty z kajaka. Ale pojawia się już pierwsza kara. Mam nadzieję, że to nie będzie tworzyło zatorów. Kra na rzekach to bardzo niebezpieczne zjawisko dla kajakarza, ponieważ wpływając w nią, kajak często nurkuje dziobem pod nią, nurt wody ciągnie w dół i robi się kiepsko, a kra na pewno będzie się tworzyć na dalszych odcinkach przy takich warunkach, ale będę czujny. A na obecną wracam. Została mi jeszcze z godzina drogi, jak mniej więcej, a jest... nie wiem, kto jest. 14:30, będzie ciemno.
pchać psa, więc to już nie może być daleko. Kostka mnie pierońsko boli od tego obtarcia, ale już się jakoś doczłapię. Jak patrzę na siebie, bo ten kulk, który bym minął, pewnie będzie niebawem wracał, ale raczej się nie załapię. Dwaj po oczy. Myślę, że podjąłem dobrą decyzję odnośnie powrotu. Na pewno nie wybrałbym się już poza szlak, żeby iść do źródła. Droga jest całkowicie zakazana. Nawet w porównaniu do tego, co było tutaj 2 godziny temu, już jest sporo gorzej. Wtedy były 2 spore widoczne ślady po rozjeżdżonej od aut drodze. Właśnie było tego tutaj dużo. Raptem minęło mnie ze 4 samochody terenowe. Nie wiem, czy to jakieś służby, pracownicy leśni, nie wiem. Ale wtedy co widziałem, normalną drogę przed sobą, a teraz jej nie widzę. Jedyne co, to ślad pozostawiony po saniach. Jak po jednej dużej płozie, jak po jednej narcie wyżubione krótko w śniegu. Dzięki, już dospaceruję do końca. Tu już na tamto Tarnawy. Nie, właśnie niedaleko, bardziej rekonesans, ale szlaki rozsypane, także szkoda nawet tam się. Też. Dzisiaj tak. Na szlaku. Dochodzi 16. Już zmieszka. A ja dopiero doczłapałem do Tarnawy, a właściwie do samych obrzeży, bo tu jeszcze kawałek. Ale ledwie człapię, kurczę, tak mi odczyna. Kostka, że masakra. Teraz utwierdzą się w przekonaniu, że podjąłem jedyną słuszną decyzję o powrocie. A z kolei, gdybym chociaż nie spróbował, nie sprawdził, jakie są warunki, jakie są możliwości, no to miałbym do siebie o to pretensje, że tak łatwo zreiterowałem. A tak, przynajmniej wiem dlaczego. Jest to miejsce pomocy leśnictwa. Właściwie pewnie połowa gorszy, tak nie większość, to tutaj to leśnice właśnie. No kapitalne miejsce. W rejonie naprawdę w głębokiej guszy. No tak to wygląda. Znów udało mi się złapać stopa, żeby tutaj dotrzeć i złapać jakiś zasięg. Zasięg już złapałem, ale restauracja jeszcze nie trzyma, dopiero za pół godziny otworzą, więc muszę się troszeczkę polętać.
złapię zasięg w miejscu, gdzie będę mógł sobie odpocząć chwilkę cieplę. Będę kontrolował, czy na maila nie przychodzi mi jakaś wiadomość. Chodzi o tę zgodę na wpływ od władz Bieszczadzkiego Parku Narodowego. A gdy ją dostanę, od razu ją wysyłam do strażników granicznych, do jednostki w Stu Posianach. Dzwonię, umawiam się na godzinę, na miejsce startu, mam nadzieję. Jest szansa, że dzisiaj się to uda. No, wszystko zależy od tego, o której dostanę tę zgodę z parku. Oby jak najszybciej. Groźno. Mam dwie wiadomości. I jak zazwyczaj w takich przypadkach bywa, jedna jest dobra, a druga nie. Zaczynając od tej dobrej, mam zgodę na spływ. To znaczy miałem. Przechodzimy do tej złej wiadomości. Zgoda została cofnięta. Kurwa. Sprawy mają się następująco. Nadal jestem czarny w dupie. Jestem w tej chwili w szczebie kempingowej, ale... czy tutaj nocować, czy nie. Trochę załatwię ścianę jak w Smole. Sytuacja jest dosyć kłopotliwa, ponieważ brak zgody, a raczej cofnięcie zgody na spływ z Bieszczadzkiego Parku Narodowego mocno komplikuje sytuację. Mocno, ponieważ od tej zgody była również uzależniona zgoda z służb granicznych na spływ odcinkiem granicznym. Zgodę mi cofnięto, ponieważ uznano ten spływ za zbyt niebezpieczny, a nikt nie będzie dał odpowiedzialności za kogoś, kto będzie wtedy się przemieszczał na terenie parku w takich warunkach. Więc jedyna opcja dla mnie jest w tej chwili taka, żeby szukać sobie możliwości spływu startu już poza terenem Bieszczadzkiego Parku. Acz chciałbym, żeby to był nadal odcinek graniczny, czyli wystartować tuż poza granicą parku. Dzisiaj nie dostałem ani komendanta, ani zastępcy komendanta. Jeśli o Stu Posiany, dzwoniłem, nie ma. Komendant na pogrzebie. Zastępcy nie ma, jutro będzie, więc jutro będę znowu gdzieś tam dymał do Mucznego, żeby zachować zasięg i w ogóle poszukać jakichś możliwości na ten spływ. Sama zgoda z Straży Granicznej to jest dopiero połowa sukcesu, a druga to w ogóle znaleźć jakikolwiek transport, który przewiózłby kajak. Miejsce, które chciałbym, żeby wystartować. To będzie trudne. Bo jest to miejsce dosyć niedostępne. I za drogą, jeszcze o ile ktoś by mnie może mógł wrócić gdzieś z głową przyczepką belkami dachowymi i pasami mocującymi. Nie wiem. O tyle później i tak czeka mnie z 2,5 km, jeśli więcej ciągnik belkami. Alternatywą do tej możliwości jest jeszcze jedna opcja. Start z Stu Posian. Plusem jest to, że nie muszę już pytać również
też Straży Granicznej o tę zgodę, ponieważ to już będzie poza odcinkiem granicznym. Plusem jest również to, że jest droga dobra przez cały czas i gdyby ktoś mnie tam podrzucił, to nie byłoby z tym do kłopotu, czyli że transport kajaka. Minusem jest to, że ktoś musi nadal dysponować przyczepką lub pasami mocującymi do borek dachowych. A to są Bieszczady. Tutaj nie ma dużego ruchu. Co prawda auta, które tędy jeżdżą, z reguły mają napęd 4x4. I sobie dosyć często są wyposażone w bagażniki dachowe. A co za tym idzie i belki. Ale spośród tych nielicznych osób, żeby znaleźć akurat tę, która się zatrzyma i spośród tych, które się zatrzymają, akurat tę, która chce przewieźć kajak na dachu obcej osoby i tę obcą osobę również w jakieś miejsce, które niekoniecznie jest jej po drodze. Nie wiem. Nie potrafię znaleźć dobrego rozwiązania. Myślę nad tym od paru godzin i nadal nic nie wymyśliłem. Spędzę dzisiaj noc pewnie w tej przyczepie. Zimno. Ale chyba i tak lepiej niż w momencie. To będzie długa noc. Wstałem. Jest coś 6:20. Leżało się na tym okropnie. Chyba w namiocie byłoby lepiej. Acz jeśli faktycznie było około minus 20, to chyba by nie było lepiej. Do północy, jeśli nie dłużej, za tymi drzwiami miałem jakieś ciągłe śpiewy, gitarę. Nie dało się spać. A teraz ciemno jeszcze, ale muszę za chwilę wyjść, sprawdzić jedno miejsce, czy jest szansa się zwodować. No i dzisiaj podjąć jakąś decyzję. Wyszedłem, jest przed 7:00, pewnie gdzieś za 20 może być. Jeszcze przed świtem, ale jest pierońsko zimno i pierońsko wieje. Trafiają się bardzo mocne podmuchy. Już wiem, że na pewno spływ w takich warunkach, jeśli się utrzymają, nie będzie możliwy. Bo już teraz idąc w miarę żwawym tempem marznę. Jestem ubrany dosyć dobrze. Mam jeszcze w plecaku tych worków wodoszczelnym. Dodatkowo kurtkę. Cienko, to prawda, ale chroniącą od wiatru i wody. Ale bardzo nieprzyjemnie. Chcę sprawdzić to miejsce w pobliżu, czy jest szansa się tam po prostu zwodować, czy brzeg jest niski, czy jest jak tam podejść. Bo idąc w stronę Bukowca parę dni temu, no niestety, ale San raczej żłobi koryto w ziemi, zazwyczaj, nie zawsze. I podejście jest bardzo trudne. Trzeba to sprawdzić.
gorzej. Ale najlepiej też nie wygląda. Płytko. Szuraja na pewno nie zabraknie, przy czym chyba jest możliwość jeszcze pojęcia tego już na takim odcinku. Skoro widziałem taką możliwość już 20 km wcześniej, ale to była chyba bardzo optymistyczna wersja. Ta jest optymistyczna. Ale płynąć w takich warunkach jak dziś, przy takim mocnym wietrze, przy mocno minusowych temperaturach odczuwana, to jest pewnie z minus 20 w tej chwili. A najgorsze to, że będę płynął pod wiatr, a to właśnie wiatr jest moim największym przeciwnikiem. Był na każdej z rzek, na której płynąłem. Nie deszcz, nie inne czynniki, tylko czołowy wiatr, który zatrzymywał mnie z tym kajakiem na wodzie. A przy takiej temperaturze to mnie po prostu przypiórka tutaj zagodziło. Jakaś decyzja musi szybko zapaść, bo przed chwilą odprawę. Przyjechało trzech panów ze Straży Granicznej tutaj na miejsce. No i po raz kolejny muszę powiedzieć, że mam bardzo pozytywne wrażenia, jeśli chodzi o kontakt z Strażą Graniczną. Tak jak to miało miejsce na Bugu, przez cały ten graniczny odcinek, przecież to było kilkanaście dni, gdy tak płynąłem. Więcej. Tak jak i teraz przyjechali. Powiedzieli, że w razie czego można liczyć na ich pomoc, dawać im znać, gdzie jestem, na miarę możliwości. Gdyby były jakieś trudności, po prostu zgłaszać, gdyby tylko była taka opcja. Wiadomo, że teraz nie będę miał zasięgu przez pewnie parę dni, ale powiedzieli, żeby się nie wahać, w razie czego po prostu dzwonić, przyjadą, pomogą, coś się zawsze ogarnie. Nie reagować na zaczepki ze strony ukraińskiej, z prawego brzegu, bo różnie może być. Mam jedynie dawać znać, że mam zgodę komendanta ze Stuposian, nie podpływać do tego brzegu, pilnować się lewego brzegu i tyle. Nic więcej nikogo nie powinno interesować. Jedynie nasze służby, które są poinformowane, wyraziły zgodę. Cieszę się, że to zostało tak to ogarnięte, że nie muszę tego jakoś, nie wiem, kombinować, coś tam pokryjomu. Zresztą nie chciałbym, pewnie bym zaczął gdzieś tam dalej. Wydaje mi się, że warto budować właśnie takie pozytywne relacje na jednym spływie, drugim spływie, które pewnie będą z czasem też procentować. Może będzie mi też łatwiej przyszłościowo coś realizować. Na razie nie myślę o niczym innym. Zresztą sam i Bóg to są takie dwie rzeki w Polsce, które chciałem przepłynąć. Przepłynąć tylko w Polsce. I teraz mam szansę, żeby to zrealizować. Do boju. Wystartowaliśmy. Trochę po paru dniach, ale jest nieźle. Mamy dobry sprzęt, dobrego kierowcę, który dowiezie do celu. Więc jest bardzo dobrze. Osoba na liście, której będę musiał podziękować w przyszłości jeszcze. A teraz jakoś się jedzie po bieszczadzkich drogach.
byle czym by tutaj nie wjechał. Do celu kilka kilometrów. Będziemy jechać sobie wzdłuż rzeki, więc będzie okazja zobaczyć, jak to wygląda na poszczególnych odcinkach. Piękna pogoda, wiatr ucichł. To co było rano już wszystko minęło. Więc tylko ruszać. Jestem pod wrażeniem. Droga się skończyła. No tak, po czymś takim to się nie da, prawda? To mi na kraju optymizmu nie wiem, co? Tak, tak, na tych zakolach. Zaczynamy sam zimą. Zimą rzeki zamarzają. Ale mam nadzieję, że dalej będzie tylko lepiej. Ubieram to coś na siebie. Wodę poszyję. Kurtkę dodatkową. Kamizelkę, która będzie trochę dodatkowo chroniła przed wychłodzeniem, mam nadzieję, i drogę. W pół do pierwszej, pewnie za jakieś 20 minut wystartuję. Będę miał niecałe 3 godziny, 2 godziny z hakiem do wiosłowania. Trzeba szukać sobie drogę. Przemek Matysiak. Dzięki stary. Przez te pary je to chyba tylko z nim. W ogóle wiózł mnie takim miejscem, że takim szlakiem, gdzie jest to w ogóle nieprzejezdny nawet dla służb granicznych. Ale jego bolid i on dali radę. Będzie jeszcze pora o tym podyskutować, a teraz spieszę się.